Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj ze mną jest gość specjalny, czyli moja mama. Cześć. No i słuchajcie, bardzo prosiliście o odcinek z moją mamą, więc stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie nagrać taki mini Q&A. Zrobimy taką serię, czy to prawda, że. Polega to na tym, że zadałam wam na Instagramie taką jakby ankietę z czy to prawda, że, i wy będziecie zadawać różne pytania. Jest to seria inspirowana oczywiście Wersow, żeby nie było, że tutaj kopiujemy coś w tym stylu. Zainspirowałyśmy się Wersow. No i mam pytania do mamy. Mama nie zna pytań, ja tylko znam pytania, ale i tak pytania są do mnie i do mamy. Nie chciała mi powiedzieć niestety. No nie chciałam powiedzieć, żeby to było, wiecie, większe emocje. A więc co, ja ci nie będę pokazywać dalej pytań, ale zaczynamy od pierwszego pytania. Pytania będą wam się wyświetlać tutaj. Więc co, zaczniemy od takiego spokojnego pytania, a więc... Spokojnego, dobra. Twoja mama ma dużo tatuaży, pokażcie swoje. Czy to prawda, że twoja mama ma dużo tatuaży? No mam dużo tatuaży, ale niestety nie pokażę wszystkich, mogę wam tylko pokazać o ten. Pokaż te z palmy jeszcze, pokaż. Tutaj mama ma napis My Dreams Come True. Mam na dłoni i całą rękę mam w różach, aż po ramię. No, a ja mam 3 tatuaże, w sumie jeszcze na YouTube ich nie pokazywałam. Mam skrzydła, to był mój pierwszy tatuaż, jest o nich filmik. Tutaj mam tatuaż samolot i mama też ma taki sam tatuaż, bo to jest nasz wspólny tatuaż. O, i jeszcze nowy, najnowszy mój tatuaż to jest palma na kostce. Jeszcze tego tatuażu nie widzieliście na YouTubie, także mam nowy tatuaż. No i co, to było takie zwykłe pierwsze pytanie. Lecimy z kolejnym. I kolejne pytanie to jest, czy to prawda, że uprawiałaś kiedyś inny sport niż pole dance? I to jest bardziej pytanie do mnie, ale jeszcze nawiążemy zaraz do ciebie. A więc tak, to prawda. Uprawiałam jeszcze kiedyś akrobatykę, wcześniej jeszcze tańczyłam. Jeździłam też na nartach. I no, i w sumie jeszcze to są takie... tańczyłaś w balecie. No jeszcze, ale na balet to chodziłam, jak byłam taka mega, mega malutka. Tak. No, a i teraz ty powiedz, czy ty uprawiasz jakiś sport? No ja też uprawiałam różne sporty. Byłam też trenerem personalnym. Prowadziłam zajęcia z fitnessu jeszcze dawno, dawno temu. No i też oprócz tego jakiś sport uprawiam. Jeżdżę na nartach. No, jeździmy wspólnie w sumie na nartach. Całą rodziną jeździmy na nartach, na rowerze, ale też ćwiczę regularnie w domu. No właśnie, no bo jeszcze ćwiczymy w domu, mamy taką właśnie prywatną jakby siłownię, taką rodzinną, także mamy ten plus, że na przykład teraz podczas kwarantanny możemy sobie ćwiczyć. Okej, kolejne pytanie. Czy to prawda, że Wiktoria ma chłopaka? Nie, to nie jest prawda. Nie, to nie jest prawda. Następne pytanie. Wybierzemy sobie jakieś ciekawsze. Czy to prawda, że często się kłócicie? Nie, nieprawda. Nieprawda, że czasami się... Tak, czasami się kłócimy oczywiście, ale generalnie to wszystko jest jak gdyby z Wiki inicjatywy. Nieprawda. Prawda. No dobra, no ale wiadomo, ja jestem nastolatką. O, właśnie teraz się kłócimy, bo powiedziałam, że to jest nieprawda. Tak wyglądają nasze kłótnie. Nie no, ja jestem nastolatką, więc różne rzeczy się dzieją po prostu. Nie, ale generalnie no kiedy żeśmy się pokłócili? No w sumie nie miałeś, nigdy chyba nie mieliśmy takiej mega wielkiej kłótni, nie. Że takiej bardzo, bardzo. Nie. Raczej to są jakieś drobnostki typu załaduj zmywarkę później, nie, dobra, teraz. No i po. No właśnie. No także nie kłócimy się jakoś często. Następne pytanie, czy to prawda, że masz lepszy kontakt z mamą niż z tatą? Wydaje mi się, że to jest prawda. Znaczy mam w ogóle z mamą i z tatą mam dobry kontakt, ale z tobą spędzam więcej czasu. Tak, więcej czasu jesteśmy razem, no. I dlatego przez to właśnie może się wydawać, że masz lepszy kontakt, ale chyba z tatą masz tak samo dobry kontakt. Nie, no z tatą po prostu nadrabiamy to, jak nasa wraca do pracy, bo wiadomo, tata pracuje, jest często w pracy. Kiedyś była w ogóle taka tajemnica nasza rodzinna, że jak mąż mój był w sobotę w domu, to zawsze rano, on bardzo wcześnie wstaje, przychodził do Wiki, tutaj do pokoju, no. I się bawili w szkołę. No, prawda, ale to jak byłam malutka. No nie taka malutka, ale no, w przedszkolu malutka, tak w przedszkolu było. W przedszkolu byłam. I się z nią bawił tutaj przez kilka godzin, był jej uczniem, także ale myślę, to, że... Ale to nie jest tak, że tata tutaj z jakąś pasją to razem robi, tylko tata z tobą wyglądała zawsze tak, że ja miałam taką tablicę, jakby wiecie, taką do pisania. I zawsze ją ustawiałam, dawałam dać jakiś zeszyt i uczyłam się stale na przykład matematyki, robiliśmy zadania z matematyki.
dzieciaki jakieś, jak miałam jakieś zeszyty czy coś w tym stylu, no to jeszcze tam chodziłam do wczesnej takiej szkoły. Ale to wyglądało zresztą tak, że tutaj tata przychodził i spał. Tak, Wika miała dziennik, a w tym dzienniku była jedna osoba, Daniel. No tak. I najlepsze jest to, że wtedy jak tatę zawsze brałam, to tata mówił: zaraz, zaraz przyjdę. Potem przychodził i zasypiał, a teraz mówi: czemu już po mnie nie przychodzisz, żebyśmy się bawili? Dokładnie. Dobra, następne pytanie. Czy to prawda, że macie zamiar odwiedzić każdy kontynent? To do mnie pytanie? No. No tak, już prawie żeśmy wszystkie odwiedzili. No tak, bo ty, mama była w jakich kontynentach, na jakich kontynentach byłaś? No obie najpierw byłyśmy w Europie, w Azji, w Afryce. W Ameryce, Północnej. Północnej, ja byłam jeszcze w Południowej. No ja jeszcze nie byłam w Południowej. Australii. I została nam, jaki jest ostatni? Antarktyda. No to nie, jeszcze tam nie byłyśmy. No, jeszcze musimy pojechać. Ale widziałyśmy wszystkie oceany za to. Tak? Tak. A ja? Też. Też? Mhm. Rozszerzona geografia. Następne pytanie, czy to prawda, że bała się pani puścić Wikę na IF? Nie, no w zasadzie od tego czasu, kiedy podjęliśmy decyzję, że pojedziesz, no to już w ogóle nie miałam żadnych obaw, ale kiedy jeszcze żeśmy byli na takim etapie całkowitego planowania, pamiętasz? To było też tak, pamiętam, że ja już tam chciałam jechać, tak prawie byłam pewna, że no, że chcę pojechać po prostu i mama wtedy powiedziała, że nie, no, że jeszcze rok i wtedy jeszcze poczekałam rok i dopiero w następne wakacje pojechałam. Tak, dopiero w następne wakacje. No. Czy to prawda, że pani Asia ma iPhone'a XS? Mam iPhone'a X, ale czy XS? Aha, no faktycznie. No to rzeczywiście to jest iPhone XS Max. Max, tak. Czy to prawda, że macie razem Instagrama? No mamy razem Instagrama, tak. Agni Mother się nazywa. Tutaj macie nazwę użytkownika. Możecie wbijać, bo w sumie chyba też nigdy na YouTubie wydaje mi się, że nie mówiłam o tym Instagramie, że tylko na Instagramie mówiłam. Mamy razem, ale tak naprawdę prowadzę go głównie ja. Ja wrzucam posty, oczywiście konsultuję większość postów z Wiką, co będę wrzucać, zdjęcia pokazuję jej, co tam będzie wrzucone. Ogólnie to polega na tym, że to jest jakby wspólne konto, ogólnie jest o nas dwóch. Ale prowadzi go bardziej moja mama. Tak. Czy to prawda, że Wika była planowana? No tak, bardzo byłaś planowana. Wika była wymarzona w ogóle, bo z początku mieliśmy mieć z mężem jedno dziecko, ale kiedy urodził się nasz syn, a ja bardzo myślałam, że będzie córka i chciałam mieć córkę, no to stwierdziliśmy, że jednak będziemy mieć dwoje dzieci. Czy to prawda, że twoja mama jest po rozwodzie? Nie, absolutnie. Jestem z moim mężem od 18 roku życia i w tym roku mamy 25. rocznicę ślubu i nigdy żeśmy się nie rozstawali ani nie rozwodzili, nawet nigdy się żeśmy nie rozstawali, w ogóle przerw żadnych. Bardzo często się pytacie, czy właśnie, czy ja nie mam taty, czy coś w tym stylu, że tak cały czas na przykład mamy to konto wspólne i nie ma tam nigdzie taty, teraz tata się już trochę pojawia co jakiś czas. A to ale właśnie przez te pytania się pojawia trochę. No, ale właśnie tak, no bo często się pytacie, czy ja nie mam taty, co się stało, że taty nie mam, no ale mam tatę, także... Nie, jesteśmy pełną rodziną, czteroosobową. Dobra, czy to prawda, że twoja mama chce mieć jeszcze dzieci? Nie, już nie. Jak krótko. Czemu nie? Nie, jeszcze jakiś czas temu mąż chciał mieć trzecie dziecko, ale po prostu wygodnie nam jest w czwórkę, jest fajnie. Poza tym ja mam dorosłego syna, który może niebawem zostać ojcem. W związku z tym nie chciałabym jak gdyby tracić tego czasu, który mogłabym poświęcić swoim przyszłym wnukom na małe dziecko, tak? No bo to by tak się skończyło, że jak jest, pojawia się w domu dziecko i wnuk, nie ma czasu dla wnuków. Dobra, ale nigdy nic nie patrzy, patrzasz. To prawda, to jest dobre pytanie. Czy to prawda, że twoja mama zabiera wszystkie pieniądze z social mediów? Moje, zarobione. Nie. Ktoś się zapyta, czy ty mi zabierasz moje wszystkie pieniądze, które zarobię na social media? Nie, absolutnie nie. To są Wiktorii pieniądze, ona sobie przeznacza je na co chce. On nie ma niestety takiej, nie wiem jakby to powiedzieć, żyłki do oszczędzania, tylko do wydawania. Nie, prawda. Chociaż trochę ostatnio odłożyła i nie, my nie zabieramy jej. Jak potrzebuje, to oczywiście dajemy jej pieniądze, ale teraz odkąd sobie zarabia sama, to naprawdę dużo rzeczy kupuje sobie sama. Następne pytanie, czy to prawda, że twoja mama jest bardzo wyluzowana? To są pytania do mnie bardzo. Do ciebie. A więc wydaje mi się, że ogólnie, na przykład jak tak się patrzy na ogólnie na takie mamy właśnie w tym wieku, to wydaje mi się, że moja mama jest bardzo wyluzowana, bo moja mama ma właśnie taki fajny ten sposób wychowywania dzieci. Ja też na przykład jakbym miała dzieci, to też bym chciała je wychowywać na ten sposób, z racji, że moja mama jakby
ufa nam, mnie, mojemu bratu, ufa i ufała wcześniej, jak mój brat był młodszy. I przez to też jakby my mamy taką większą swobodę. Oczywiście wiadomo, ma, nie pozwala mi też na wszystko, żebym na przykład wydzierała sobie całą twarz, żebym szła na imprezę i się upijała, żebym ubierała się jakoś strasznie wyzywająco. Także to nie jest tak, że jakby mogę robić wszystko, ale jednak taka trochę większa swoboda i taki większy luz jest chyba lepszy niż jakby takie. Czy to prawda, że dla innych i dla rodziny jesteś dziecinna? To czy, do ciebie słabe. Czy to, no ale dla ciebie też, bo jesteś moją rodziną, więc to... Że jesteś dziecinna? Tak. Nie, Wika jest bardzo dojrzała, jak po prostu już... Oczywiście ona jest najmłodszym dzieckiem w naszej rodzinie, w związku z tym mój mąż pewnie jakby mógł... To Karol. By, ale w naszej tutaj. Aha, no. Mój mąż jakby mógł, to by ją nosił po schodach na rękach, żeby sobie czasem guza nie nabiła. I wszyscy mamy o niej takie zdanie, że jest naszym najmłodszym dzieckiem. Ale w związku z tym, że... Przez to, pewnie też, sorry, że ci przerwę, ale chyba też przez to, że ja mega długo czasu byłam takim najmłodszym dzieckiem. Tak, tak. No, no i dla nas też dalej jesteś taka malutka. Jeśli chodzi o innych, to w sumie nie wiem, bo... Wiecie, jednak jak się nagrywa na YouTubie i w ogóle jak się jej udziela w social mediach, to życie wygląda trochę inaczej, bo jednak robi się taki trochę, wiecie, jak ja jeszcze jestem niepełnoletnia i w ogóle to robię taki specyficzny content właśnie głównie kierowany dla dzieci, bo jednak nie tylko oczywiście dzieci, ale w większym stopniu te dzieci oglądają jednak tego YouTuba i jednak to przed kamerą może się wydawać to zupełnie inaczej niż jak człowiek jest w rzeczywistości, bo wiadomo, że ja też zawsze miałam trochę starszych znajomych, jakoś nie kolegowałam się takimi z młodszymi dzieciakami, tylko przez to też, że mam brata starszego, to coś tam jacyś koledzy, jacyś koleżanki, także ja byłam też właśnie w takim starszym gronie trochę wychowywana, ale sam fakt tego, że jakby nagrywam na YouTubie, to od razu może robić taką jakby barierę tego, że ja się wydaję taka bardziej jak dziecko. Co prawda uważam, że ja zawsze będę nie chcę być w 100% zawsze poważna w życiu i chcę właśnie też czuć to dziecko, ale mimo wszystko też wiecie, trzeba zachować powagę w niektórych sprawach, także wydaje mi się, że nie jestem dziecinna jakaś, ale... Według mnie też nie. Dobra, kolejne pytanie. Czy to prawda, że twoja mama jest bardzo młoda? Tak. Ale było jeszcze takie pytanie, czy to prawda, że twoja mama ma 30 lat? No nie. I tak, to nie jest prawda, bo słuchajcie, mój brat ma 23-24 lata w tym roku. Miał. I moja mama musiałaby urodzić się, jakby miała 6 lat, Krystiana. No nie. Ja urodziłam Krystianę, jak miałam 19, także też bardzo wcześnie, ale mam 43 lata. No. To prawda, że to twoja mama uwielbia gotować? Jest do ciebie czy do mnie? Do mnie, ale ty możesz nawiązać. No ja uwielbiam gotować, to jest moja pasja. Myślę, że gdzieś się po prostu minęłam z powołaniem, powinnam zostać jakąś kucharką. No. Uwielbiam, no. Tak. Gotowanie to jest chyba po podróżach zaraz moja następna wielka pasja i po prostu sprawia mi to przyjemność. Potrafię się zamknąć w kuchni na kilka godzin i stworzyć kilka dań. I jest też tak, że na przykład ja chyba nigdzie jeszcze nie jadłam tak dobrego jedzenia jak w domu. No, bo naprawdę na przykład jak gdzieś jedziemy i wydaje się, że gdzieś jest dobre jedzenie, ale to w domu i tak jest najlepiej. No, także... Może pójdę w końcu do tego Masterchefa, bo miałam kiedyś taki plan, ale ponieważ nie jem mięsa, to... Wiecie jak to jest, tam trzeba gotować mięso. No i jeszcze kiedyś przełamie. Jeszcze mamy Aro, a kiedyś w programie kazali zrobić królika i ja bym chyba, nie wiem, umarłabym tam. Pokażę wam Aro. Słuchaj, co my mówimy. No, Aro sobie siedzi i słucha. Czy to prawda, że rodzice nie przeglądali ci telefonu? Nigdy. Nawet nie wiemy, jakie hasło za każdym razem, kiedy chcę ukraść wice zdjęcia na Hack Me Mother. No. To musi mi podać kod, bo ona ma tam chyba, nie wiem, 6 cyfr masz tam? No, coś chyba tak. Kilka cyfr, albo 6, albo 8, jak się odblokowuje. I za każdym razem pytam ją, jakie ma tam cyfry, 6. Jakie tak. Ma tam cyfry, bo ja tego nawet nie zapamiętam. Ale lepsze jest to, że już tyle razy pokazywałam to hasło, jak mama potrzebowała coś, jakieś zdjęcia. Nie przeglądam, nigdy nie przeglądałam jej ani telefonu, ani komputera. Nie mamy w ogóle takiej potrzeby, nie szperamy jej tu w pokoju. Oczywiście jak szukam swojego kosmetyku gdzieś w szufladzie, to czasem zdarza się, że zajrzę. Ale nigdy jej niczego nie przeglądamy. Dobra, kolejne pytanie. Czy to prawda, że masz nazwisko z domu twojej mamy? Nie. Nie, to nieprawda. Nazwisko Łącki jest Łącka. Tak, jestem tradycjonalistką i wzięłam po mężu. Czy to prawda, że oglądacie razem odcinki Friza? No oglądamy. Ale no nie razem. No nie razem, no ale ja też czasem oglądam razem z mężem, jak mieszkali tam w tym domu. I teraz w sumie też oglądam. Ogólnie to jest tak, że ja na YouTubie oglądam tylko ekipę.
I oni mają multum tych kanałów, więc ja można tylko ekipę i Wikę. No właśnie. Ale nie oglądasz każdego odcinka ekipy. Nie, nie oglądałam wszystkich odcinków, bo tego było bardzo dużo, bo przecież Karol wrzucał przez cały rok odcinki codziennie, a ja na to czasu w roku jakby takim nie mam szkolnym. Ale mama lubi. Trochę, tak, lubię jej. Mama lubi, lubię ma ekipę. Nawet koszulkę z Los Angeles i ma nawet tak, i ciuchy. I słyszała nawet, przejmujemy YouTube. Tak, fajne dzieciaki są. No, mogliby być twoimi dziećmi. No, mogliby. Dobra, kolejne pytanie. Czy to prawda, że mama jest smutna, że Wika jest już prawie pełnoletnia? Tak. Teraz trochę mniej, bo sobie siedzimy w domu, ale Wika jakiś czas temu, jeszcze zanim poszła do liceum, pamiętasz, że ty miałaś w ogóle plany pojechania do liceum, do Stanów? Nie. No, ale dopóki Wika mieszka z nami, to jakoś łatwiej jest to znieść. Czy to prawda, że Wiktoria ogarnia się najdłużej u nas z tego domu całego, nie tylko my dwie, tylko najdłużej? Nie, kto się najdłużej? Czy cztery? Tak. Daniel! No. No. Tata się zawsze, na to też zawsze trzeba zawsze czekać. Czekamy na Daniela. To nie najdłużej, a z nas dwóch to chyba ty dłużej się szykujesz. No ja nie, a na ten filmik to się dłużej szykował. Na ten filmik, bo ja robiłam sernik. No dobra, ale jeszcze Krystian się długo szykuje. Tak, u nas tak, trzeci. My jesteśmy babami, a u nas najpierw tak, najpierw tata się najdłużej szykuje, potem na Krystiana trzeba najdłużej czekać i potem chyba ja, no rzeczywiście, mama się chyba najszybciej. Albo to nie jest tak, że też najszybciej, tylko jestem mama zawsze gotowa, przygotowana. Najwcześniej się zbiera. Dobra, kolejne pytanie, czy to prawda, że twoja mama ma starszego brata? Nie, nie mam brata. Mam tylko starszą siostrę. No, czyli nie. Teraz od Oli, uwaga, pytanie. Czy to prawda, że mówisz mamie o wszystkim? To jest do mnie pytanie. Wydaje mi się, że mówię mamie o większości, znaczy wiadomo, jakbym miała też mamie mówić o wszystkim, co myślę, każdą rzecz, o której ja pomyślę teraz w danej sekundzie, to chyba nie skończyła gadać, ale wydaje mi się, że w jakichś takich większych sytuacjach w moim życiu, to wydaje mi się, że mówię. No wydaje mi się, że nie o wszystkim, no bo nie da się mówić o wszystkim. No ale chyba nie mamy przed sobą tajemnic, no. To chyba o to chodzi, no tak? No tak. Czy to prawda, że jesteście wzrostowo takie same? Nie, ale bardzo już blisko. No. No to ile masz centymetrów wzrostu? No ja miałam zawsze, jak byłam młodsza, miałam 172, ale teraz ostatnio jak mi Wika mierzy, bo mierzy mnie ciągle, upycha mnie w dół. No dobra, no powiedz, ile i masz? I mam 1,71 m. 71. Mama ma 1,70 m, ja mam 1,69 m. Niemożliwe, że się skurczyłam 2 centymetry. Skurczyłaś, albo wcześniej była słaba miarka. Dobra, czy to prawda, że mama pozwala ci chodzić do klubów? Tak, pozwalam. Chodzi do klubów sama. Uwielbiałam się bawić, chodziłam do klubów, w związku z tym uważam, że to jest najfajniejszy wiek na zabawę w klubach. Bo później jak pójdzie do pracy, to już jej się nie będzie tak chciało. A teraz jeszcze ma wolne weekendy i myślę, że zabawa w klubie to jest fajna. I ostatnie pytanie. Czy to prawda, że twój tata pracuje za granicą? To do ciebie jest pytanie. No to nie jest prawda. Mój tata ma firmę we Wrocławiu, w dolnośląskim województwie. We Wrocławiu mamy firmę, nazywa się End The Service. Już wiele razy się o nią pytaliście, że co mój tata robi. No to mój tata ma firmę, naprawiamy sprzęty wojskowe, medyczne, komputerowe, komputery też, taśmy, głównie komputery przemysłowe. Właśnie taśmy, chciałam powiedzieć, że taśmy produkcyjne. No tak, także słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie za ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z mamą, to zostawiajcie łapki w górę, pamiętajcie również, żeby co? Żeby subskrybować Wiki kanał. Tak, dokładnie. Tak, ona liczy każdy ten malutki ludzi, który tam przychodzi. Dla niej jest to ważne, lubi, bo to ją motywuje i po prostu pomaga jej tworzyć dalej. No. Także co, dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Do następnego i cześć! Thank you.